witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy sobie nową serię z gry Dying Light. Jeżeli wam się film spodoba, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ale nie o tym na razie mowa. Zaczynamy sobie nową kampanię właśnie w tej grze. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że wiem, to jest gra z 2015 roku, więc ja jeszcze gdzie nie grałem. No bo miałem zaledwie... No, byłem mały, dajmy na to. No i jeszcze w nią nie grałem. No i jest, gra jest oparta o... Nie jest oparta na żadnych faktach, jest to po prostu epidemia zombie w mieście Haran, jak się nie mylę. No i jest to wydawnictwo studia Techland. Gramy sobie w grze w pierwszej osobie. No i tyle, możemy chyba zaczynać, żeby tutaj nie przedłużać. Zyskamy sobie graj, jakby wyprostowanie, dlaczego tutaj kontynuuj, bo chciałem zobaczyć, wszystko OBS fajnie, ładnie przechwytuje. I rozegraj kampanię. My sobie tutaj zrobimy nową kampanię, tylko pozwolę sobie tu przyciszyć. O, dobra. Sobie zrobimy nową kampanię. Zaczniemy sobie nową grę. Czy ja mogę tutaj nazwać? Nie mogę tutaj jej nazwać. Tryb jeden gracz. Nowa gra. Graj. Tutaj sobie będziemy mogli porobić różne rzeczy. My sobie bierzemy tryb fabularny, oczywiście. Wybierz. Okej, tak. Zaczynamy, tutaj mamy jakieś wprowadzenie do gry. Hut aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Okej, czy będzie mi tutaj pewnie tak to co nie powiedziała, czy będę musieli znaleźć tego Sulejmana oraz wykradziony przez niego plik. Okej, no i wylądowaliśmy. Co tutaj się dzieje? Kurczę. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Okej, problem. Do tyłu! Do tyłu! Dobra. Ja już trochę tam słyszałem o tym, o kurczę zombie. Słyszałem o tym, teraz się odbierzesz tym. Sprężamy ruchy! O kurna, ale zombie. Zabierzmy go z ulicy! Wieża, mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną u głowy.
i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Okej, czyli Amir zginął od tych zombie, to przed chwilą mogliśmy zauważyć. I my teraz podejrzewam, że odrodzimy się w tym szpitalu, o którym wspominała ta dziewczyna. Jeszcze nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, lecz niedługo się podejrzewam, że to dowiemy. Miasto Haran, oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, epidemia zombie, która została nas właśnie w tym mieście. I mamy je podobno uratować. I wiem, że tutaj chodzi też na pewno o parkour. To jest gra dobra parkourowa. I w ogóle jest taki fail, że na początku kupiłem jakąś edycję Bad Blood, czyli zimna, czy tam zła krew. No i dopiero jak ją włączyłem, to się okazało, o mamy kontynuuj, to się dopiero potem okazało, że to jest edycja multiplayer i kupiłem następną. Sam go uszczypnij, boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie, dzieci głupie. Bachorki. No i okej, okay. Podejrzewam, że to już jest taka gra, jaką będziemy już grali, fabuła. No i co my tu mamy? Obudziliśmy się na jakimś łóżeczku. Wow, ale miasto. I no fajne, fajne by było, gdyby nie było tego dymu i w ogóle. Dobra, idźmy sobie tutaj w tą stronę, nie będziemy przedłużać robić jakichś zbędnych rzeczy. Jakieś konserwy i w ogóle. Jakby było słychać klawiaturę, to sorry, ale podejrzewam, że ją mogę wyciszyć w montażu, jak nie zapomnę. O, mamy radio. Włączamy. Nie, nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Dobra, podejrzewam, że mamy iść tutaj, bo tam nic więcej nie ma. Ciekawe, czy to jest latarka. Tego nie wiem. O, drzwi. Dobra, otwieramy. Te małe dzieci, które nas wcześniej zaczęły szczypać. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. 31. Podejrzewam, że to będzie najprawdopodobniej nasz numer identyfikacyjny, czy jak to tam się mówi. Dobra, idziemy sobie w miejsce, które mieliśmy iść. Czy te drzwi się otwierają? Nie, nie otwierają się. Niestety. Podejrzewam, ciekawe, który to jest rok. Ten. Podejrzewam, że to jest przyszłość. O kurna, nawet możemy widzieć swoją postać, jak fajnie chodzimy. 31, to twój numer. Czyli tak jak pewnie podejrzewałem, ta Salma przed chwilą nam udowodniła, że 31 to jest nasz numer identyfikacyjny. Porozmawiajmy sobie z nią. Halo, ziomeczku? Okej, nie mogę, trudno się mówi. A tu mamy jakąś babkę, która podejrzewam, że coś się stało z nią, z tym zombie. No i te dzieci latają pomiędzy tymi ludźmi. Dobra, idziemy sobie do tego pokoju. Nie zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho! Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Dokładnie tak obgadywacznie. Sorry, telefon, przyszedł jakoś powiadomienie. Nie ładnie tak obgadywać, jak tutaj się, że ja coś zrobiłem, ale dobra, na górze. Nas po kolei, jednego po drugim. Na górę, czyli tutaj mamy iść, podejrzewam. Czy w tej grze da radę jakoś biegać? Chyba nie. O, pokój 190, otwieramy. Możemy zamknąć, zamkniemy sobie ładnie, kulturalnie drzwi ze sobą. Tu? Nie, tu, tutaj. O, tutaj mamy jakiegoś gościa. Serio, nie mają telewizor. No fajnie, fajnie.
F. O, jakaś katstenka, uwaga, co się będzie działo? Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie. Dajse. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Okej. Okay. Fajnie, że mam tutaj taki akcent polski, że nie jest po prostu tak powiedziane. Nie jestem leniem. Okej, okay, ciągle jestem przystrojony do Dehentera, naciskam E. I mamy się udać zaginionego ocalonego na 13 piętrze. Boże, daj już spokój z tymi głupimi dowcipami. No ale co mówisz? Na 13 piętro, tędy na pewno nie. Że lubi kobiety, które mają mózg. To chyba to logiczne troszeczkę. Przepraszam, ja bym też w tym odcinku jakoś za dużo nie mówił. Wow. Dobra, idźmy sobie na te 13 piętro, które mieliśmy iść. Tu mamy 19, mamy się dać na 13. Na 13, czyli w dół, ja o tym nawet nie pomyślałem. Po prostu myślałem, żeby iść dalej w górę. No i tak jak mówiłem, przepraszam za cięcia i za... Wciąż mamy szansę. Przepraszam za cięcia i za to, jakbym się czasami jąkał, albo coś mówił, ale nagrywam to tak naprawdę pierwszy raz. Tutaj mamy... Dom 18, czyli jeszcze niżej. Podejrzewam, że tutaj gdzieś będą schody. Jakiś napis może? O, te dzieci. Aha, nie, to w takim razie to obaj jest dookoła. Nie mogę otworzyć. Stary też jakbym się czasami jąkał, no ale nie jestem tutaj jakimś zawodowym ludziem, który to nagrywa. Tak po prostu nagrywam na spontanie. I nie wiem, gdzie są te schody, nie mogę ich znaleźć. Mam nadzieję, że ten film nie będzie w sumie ważył jakieś 20 GB. Bo jest nagrywany w 1080p, 60 klatek na sekundę. Nie, czyli to musi być na suwe tutaj. I to fajne, że są takie dźwięki, na przykład w... jak mamy z tyłu, to mi się bardzo podoba. Że dźwięki różne są. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Okej, okay, jakoś brudną robotę mamy niby mieć. No otwórz się, halo. Wow, winda nawet tu jest. No normalnie bogato, bogato. Wszędzie tutaj 60 klatek, FPS-y, 60 FPS-ów na sekundę. Wow. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło. Wózek, uwaga, będzie dziecko? Nie, na szczęście sam wózek. Ale pokrwawiony, to może znaczy coś złego. O, nasze radyjko oczywiście, zbite, które od tego Rahima, czy od kogoś tam
Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! O. Co jest? O, jakiejś pomocy? O kurczę, mamy pierwszy już broń biało. Rurę. Czemu tu nie można biegać? Tam... o, można biegać. F, halo. Trochę ten. Wow! Ale się przestraszyłem. Co tu mamy? F, otwórz. Zaciąłem się! Odblokowane osiągnięcie. Uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Wow. Co to jest za pasek? Ale mu rozwaliłem głowę. A ten pasek to jest nasze te. Dobra, mamy pomóc Markowi. F, naciskamy. Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Dobra, gazę i alkohol mamy tutaj dać. W takim razie postaramy się. Wiecie co? Ja sobie tutaj może... cyknę F12. Trochę tak, tak niedobrze. Dobra, mamy tutaj zaznaczone punkty, które mamy przeszukać. Zacznijmy sobie może tutaj od tego pokoiku. Gazę. O fuj, jak tutaj pewnie musi śmierdzieć. F, otwórz. O, mamy alkohol w lodówce. Dziwnie, że ten, że akurat tu leżał. O, dobra, mamy. Czasami trochę nie łapie. Mamy przytrzymać spacer, żeby się coś tam chwycić. I mamy znaleźć gazę, która podejrzewam, że będzie gdzieś tutaj. Gaza. O kurczę. Wow. Na szczęście nie możemy tu wyjść, bo te magiczne wstążki nas zatrzymują. F. Wezmę części metalowe. Mogę się podejrzewam, że przejść do czegoś. Nasza broń biała tutaj. Zamknięte. Podejrzewam, że tutaj będziemy się w tej grze poruszać tylko i wyłącznie. Większość na pewno z tą bronią. Jak to zombie. O, tutaj mamy coś. Taśma klejąca. Nie interesuje mnie taśma klejąca. O, F. Zamknięte. To teraz mamy wyzwanie, żeby znaleźć gazę. O, tutaj coś może jeszcze być. Tu. Jest, mamy apteczkę. Jest, gaza, dobra, to co potrzebujemy. Okej, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Wracajmy. Dobrze, że może tutaj biegać, dopiero co odkryłem. Jakiś tutaj jest punkt zmęczenia czy coś. Tutaj idziemy, dobra. Dobrze trafiłem. Menu. O, mamy menu. Kurczę, komplety. No fajnie. I co mam teraz zrobić? No, jestem już u ciebie, Mark. A, zrób apteczkę, okej. No dobra, teraz jak to zrobić? Apteczka. Kurna. Jak zrobić apteczkę? No. Nie, mapa nie. Plany. Umiejętności też nie. Podejrzewam, że to będzie przed wyjściem zrób jedną apteczkę. Okej, okay. A dobra, mamy tu apteczkę. Nie jestem ślepy. Zrób. I nawet osiągnięcie mamy tutaj, zaliczyło nam Steam. No i dobra, mamy apteczkę, F używamy na naszym ziomeczku. O kurczę.
Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza, alkohol. Gaza i alkohol. O, trafiłem nawet. Dość prymitywne, ale działa. To samo, ale ręce. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Mi się wydaje, nie, trochę się rozmazał ekran. Dobra robota, okay. Co pierwszy. Cicha woda, cicha woda. Widzę, że ten gostek też ma taką samą rurę. Ja też sobie czekajcie, zobaczę, czy ją mam. Rura. Możemy ulepszyć, rozmontuj, upuść. Fajnie, fajnie, na pewno będziemy z tego korzystać, jeżeli będziemy mogli czas. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Okej, ja mam wdepnąć, czyli podejrzewam, że to będzie to gościa, który byś wcześniej u niego. Pokój 91, jak się nie mylę. I chyba dobrze myślę. Mi się wydaje, tak wydaje. Tutaj mamy piętro 19, a tam to było na 13. Tak czy nie? Chwileczkę. Pamiętam, że to było naprzeciwko schodów. Nie, tutaj, dobrze. Okej, idziemy sobie tutaj. Tutaj czy tutaj? Tutaj pamiętam nie wcześniej, F. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Tak? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Okej, okay, ten Rahim chce jakieś eksplozje tutaj nam robić. Podejrzewam, że tu chodzi o jakieś gniazdo. Będzie trzeba wybuchnąć tamten. Ale ta siostra, która nas uratowała, się to nie zgadza. Czy my to, nie, na szczęście tu nie możemy wyskoczyć. Wow, jak to fajnie jest. Tu ten ciekawy, że w tym mieście żył kiedyś osób. No ale dobra, nie przedłużamy tutaj żadnych zbędnych rzeczy. Idziemy do Rahima. No, porozmawiaj. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra, mamy pomówienie z Rahimem zaliczone. Musimy teraz iść sobie do... Kulturalnie zamkniemy sobie drzwiczki, tak jak było, tutaj tak samo. Musimy sobie iść do pokoju 194, który znajduje się pewnie tutaj, bo to jest 190. Dwie, trzy dni. Pamiętasz? Oni coś tam ciągle gadają. Jest workshop. Nie, to nie tutaj, tu. Guard, jest przebieralnia. Idziemy sobie, przebierzmy się zaraz. Najpierw tutaj sobie oplukajmy, co tutaj jest. Ja lubię z tego oblukiwać w grze. Szkoda, że nie możemy tych na przykład z Far Cry'u sobie podejść i z kimś porozmawiać. Okej. Okay. Tutaj mamy torbę, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie bardziej jakaś szafa. Ale, no dobra, nie... Wow, nie będziemy tutaj narzekać. F, dajmy. No i dobra, przyszedł czas, żeby tutaj sobie zająć się naszą postacią. Co my tutaj możemy zrobić? Czyste ubranie. A, tylko to chyba niby możemy zrobić, tak? Czyste ubranie możemy się przebrać. Wow. Strój jeźdźca. To też sobie w sumie możemy założyć. No i dobra. I myślę, że to chyba będzie tyle. On kazał się tylko przystąpić. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko.
Okej, mamy się spotkać na dachu wieży. No dobra, nie będziemy tutaj przedłużać, idziemy sobie, biegniemy wręcz. To jest całkiem miłe miasteczko, wiesz? Normalnie tutaj mamy takim sprinterem, jesteśmy, że ło. Ja szkoda, że się nie biegałem. Podejrzewam, że tutaj mam wyjść, bo to jest jedyne wyjście. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! Okej. Hej, na co czekasz? Chodź na tu. Okej, teraz będzie, podejrzewam, że parkour. No. Podstawy parkouru. Naciśnij, przytrzymaj spację, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć, scrollem na krawędzi, które chcesz się złapać. No dobra, czekajcie, czyli co, mamy scrollować? Nie. Okej, mamy się po prostu patrzeć i złapać spację. Nie czaję tego. Okej. Czasami to mi nie wychodzi, ale czasami też wychodzi. W sumie to jest pierwszy. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Tutaj? Nie czaję, gdzie mam iść. Tu strzałka mi tutaj nie pokazuje. Podejrzewam, że tutaj na to. No halo. Gościu. Dobra. Aha, mam przytrzymać spacja. Biegniemy sobie. Wow, ale tutaj pięknie jest. Co prawda jest to gra z 2015 roku, lecz... O, jesteśmy ze szprychiem. Jest to gra z 2015 roku, lecz jak na swoje tutaj standardy wygląda w miarę dobrze. Co prawda nie takie gry dzisiejszych czasów, nie takie gry teraz w 2020 roku, ale nie jest najgorzej. Rozmawiajmy z tym Rahimem. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Okej, skoczył. Moja noga! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie strzelam! Ale żart! Ty głupi gnoju! Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Nie no, fajnie. Ja bym tak szczerze się nawet nie skoczył. Ale dobra, skaczemy. Wow! Możesz mordę! Jasny win! Niezła jazda, co nie? No i dobra, mam osiągnięcie. Ale weź się jeszcze nie podnieca. Do żurawia. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. No i tak jak mówiłem, tutaj... Tak jak mówiłem, będzie tutaj jest gra wstępeczkowa. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejście. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Dobra, czyli muszę sobie zapamiętać, że C to jest ukucnięcie. No nie, no ja to nie czaję ciągle. Chciałem spojrzeć te żółte. Okej, okay, no, może na pewno tak jakoś damy radę z tego zrobić, biegiem, ale... Staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. No nie, no, no co jest? I jak mam teraz tu wrócić? A, tutaj, okej. Okay. Fajnie, że są takie rzeczy, że możemy wracać. Postaram się to poprzechodzić za pierwszym razem, no ale czy jak mogliście zauważyć, tak średnio to czasami wygląda. Okej, okay, przytrzymałem przycisk skoku. Nie puszczaj spacji podczas... Aha, okej, okay, czy ja mam nie puszczać spacji, bo ja ciągle puszczam spację. Okej, okay, dobra, czaję już. Nieźle, jak na nuba, dzięki za pocieszenie. Wow, wow, wow. No i co dalej? Aha, okej, okay, mam tam przejść.
Zresztą też jakbym czasami mówił takie właśnie opowiednicze zdania. Aha, okej, no dobra. O, dobra. Oho, czekajcie. Nie, coś jest nie tak, albo ja jestem po prostu... Albo ja po prostu nie umiem skakać. O, dobra. Ciekawe, pewnie łatwiej by było pewnie skakać na padzie dobra, i to robić. Wow. Sorry za telefon. Dobra, o kurczę. No fajnie, fajnie. Czyli po prostu mam ciągle trzymać spację. I nie. Sorry za ten. Dobra, lecimy się z tym parkurem, ziomeczku, damy radę. I żeby iść, ja muszę trzymać wow! Nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi tutaj troszeczkę bardziej o coś takiego... Sorry za telefon znów. Nie no, kurde, to nie przeżyję, ja to nie zrobię, jak będę tak dalej szedł. Dobrze, że mamy kilka prób. Dobra. Teraz gdzie? Teraz tu podejrzewam. Wow. Okej, jesteśmy w takim razie tutaj. Teraz mamy pewnie najtrudniejszy skok z tego wszystkiego. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i okej, mamy plus 500 jakiegoś tego. Wróć do wieży, mamy teraz tutaj zadanie. Lecz to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, w filmie, nowym, pierwszym filmie z serii Zagrajmy w The Dying Light. No i to na tyle. Zapraszam na następne filmy, które pojawią się pewnie co 2 dni będą. Nie biegam, bo teraz tutaj zajdę na zawał. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!